Jason. Nie mogę się pogodzić z tym, że wyjeżdżam. To się postaraj. Nie wiem, co bez ciebie zrobię. Cheerleader we mnie krzyczy: ogarnia mnie! Uczucie złe! Płakać się chce, czyli jak jest! Smutno. W tym samym czasie luzak podpowiada mi: co tam? Futbolista we mnie odzywa się: ser! Se mam złamane. A puzonista we mnie gra smutną nutę na swoim instrumencie. Myślałem, że w tej chwili usłyszymy ten puzon. Idźcie stąd, nie rozumiecie? Tu nie chodzi o was. Chodzi o was? Co to znaczy? Nie wiem, chyba to po kantońsku. Powiedziałam, że tu nie chodzi o was. Chodzi o wąs? Tu nie chodzi o was! Dalej nie chwytam. Żegnaj. Kiedy odchodziłam, zrozumiałam, że choć straciłam jednego przyjaciela, to zyskałam dwóch, o wiele bardziej wartościowych niż ten pierwszy. Bo w końcu, jaki on naprawdę był? Czy mogę sama wyrażać własne myśli? Teraz muszę pożegnać się z kimś, kto nauczył mnie wszystkiego, co wiem. O geografii. Z panem Cornejem. O, panna Cooper. Szekspir powiedział, smutek rozstania tak bardzo jest miły, a stolicą Szwecji jest Sztokholm. To fakt. Chciałam panu podziękować, panie Cornej. Jeśli zapamiętałaś wszystko, czego cię uczyłem, to słuchaj i zadawaj pytania. Dlaczego? Mnie już nie pytaj. Pytaj tych, których spotkasz po drodze. Ale o co konkretnie mam pytać? Nie wiem. Nie pytaj. I co ja teraz bez pana zrobię? Jeśli będziesz mieć książkę, którą ci dałem przy sobie, zawsze będę na ciebie patrzeć. Znaczy, tak w przenośni? Nie. Obróć ją. O! Co wy robicie? Osuszamy twoje łzy. Czego wy ode mnie chcecie? Chcemy pomóc. Nie ma potrzeby, żebyś wyjeżdżała z Elmą. Nie możecie nic na to poradzić. I tak jak wcześniej powiedziałam, tu nie chodzi o was! Kura mi nie mówimy po kantońsku. Problem leży w twoim nastawieniu do życia. Darwin, ty jesteś Claire, a ja życie. Okej. Okay. Życie daje Claire łupnia. A co ona z tym robi? Powtórzmy sytuację, ale z nieco lepszym nastawieniem. Dobra, widzisz różnicę między swoim mazgajstwem a pozytywnym myśleniem? Pani Cornej, niech pan coś powie! Stolicą Belgii jest Bruksela? Wcale się nie mazgaję! Przepraszam, Claire, liczyłam, że na mnie wpadniesz dla lepszego efektu, ale zapomniałam, że jestem od ciebie mniejsza i ble, wszystko jedno. Chciałam tylko powiedzieć, daj im sobie pomóc. Ale oni totalnie nie umieją pomagać. Zgadza się, ale gorzej jest, jeżeli im się tego zabroni. Ona zniknęła! Nie, schowałam się tylko za rogiem dla lepszego efektu. Czekało mnie teraz najtrudniejsze pożegnanie. Z Jaredem, miłością mojego... O, no nie! Jared, musisz nam zaufać. Radzimy ci pojechać za Claire, okej? Okay? Ale nie od razu. Pozwolisz jej dojechać do lotniska. A kiedy stanie w kolejce do samolotu i padnie ostatnie wezwanie do wsiadania, pobiegniesz za nią w zwolnionym tempie. Złapiesz za rękę, wtedy zobaczy bransoletkę, tę, którą dla ciebie zrobił jako symbol miłości. Sorki, my się znamy? Słuchajcie, to nie jest historia ze szczęśliwym zakończeniem, jasne? To historia pisana przeze mnie w pamiętniku własnymi łzami. Zdaje wam się, że żyjecie w jakiejś magicznej krainie, gdzie wszystko dobrze się kończy? Prawda jest taka, że to prawdziwe życie. A w prawdziwym życiu zdarzają się naprawdę złe rzeczy. A, co to za miny? Zaraz. Mamy tu gadającego banana, który nie wiadomo czemu ma tyłek. W szkole jest też dinozaur, duch, tost i to coś, co jest naszym dyrektorem. Nikt mi nie powie, że to nie jest magiczna kraina. Świat jest taki, jaki chcemy. Ale ona nie chce pomocy. Chcesz być w życiu tylko widzem? Czy wolisz grać w nim jakąś rolę? To w sprawie pomagania Claire? To też. Chodźmy zrobić szczęśliwe zakończenie. Czy jej się to podoba, czy nie? Zaraz. Po co mi tyłek?